Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na kolejny jesienny haul. Mam już wszystko przygotowane i od razu zabieramy się za przegląd, ale zaznaczę, że nie będzie tym razem wielu rzeczy, chociaż będą one wyjątkowe. Dzisiejszy haul rozpocznę od swetrów i na początek pokażę Wam bardzo fajny komplet, który kupiłam jakiś czas temu na stronie Fasardi, sklepu internetowego Fasardi. I ten komplet bardzo mi się spodobał ze względu na to, że jest on taki ciepły, sweterkowy, jesienny i ma przepiękny kolor. A mowa o tym oto właśnie komplecie. Góra wygląda właśnie tak. Mamy tutaj dekolt taki w łódeczkę. Długie oczywiście rękawy zakończone ściągaczem. Na dole mamy również ściągacz. I jak widzicie, przepiękny musztardowy kolor. To, co bardzo mnie urzekło, to właśnie to, że mamy tutaj takie, zobaczcie, warkocze. Wygląda on przepięknie i do tego jest jeszcze dół, czyli spodnie, które są zakończone również tutaj na górze ściągaczem, ale mamy dodatkowo sznureczki, przez co możemy sobie je tutaj, tą górę właśnie dopasować, dosyć mocno ściągnąć i na dole mamy również na nogawkach ściągacze. Całe spodnie z przodu i z tyłu są właśnie w takie oto warkocze. Czyli widzicie, komplet musztardowy, pokazywałam się Wam już w nim na moim Instagramie, wyświetli Wam się teraz zdjęcie i padło bardzo dużo pytań właśnie o ten komplet. Idealny, słuchajcie, do noszenia w domu, oczywiście na zewnątrz też, można go łączyć z botkami, można go łączyć ze sneakersami, na sportowo, ale również bardziej klasycznie. Jeśli na przykład pod taki sweterek założymy sobie białą koszulę, wtedy też fajnie będzie się to wszystko razem komponowało. Ja pomyślałam o nim ze względu na moją pracę w domu, siedzenie w domu, ale czuję się w nim doskonale, komfortowo, mam go w rozmiarze S. Niestety na stronie internetowej, w sklepie internetowym marki Fasardi ten kolor musztardowy momentalnie się, słuchajcie, wyprzedał. Są dostępne jeszcze inne kolory. Ja oczywiście zostawiam Wam link w opisie do wszystkich rzeczy, które będę dzisiaj pokazywać, ale jeśli chodzi o ten właśnie komplet, genialny. Dodam więcej, kiedy go kupowałam właśnie ze sklepu Fasardi, to on kosztował coś około 100 zł, a była wtedy jeszcze wyprzedaż chyba 10 albo 15%, więc kupiłam go w cenie 80 zł. Powiem Wam, że pierze się świetnie, nic się nie mechaci, nie zaciąga, nie zmniejsza się po praniu, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. W ogóle takie komplety są w tej chwili bardzo, bardzo modne. Na pewno zauważyliście, że pojawiły się w ofertach różnych marek, nawet tych sieciówek takich jak Reserved, Massimo Dutti i świetnie sprawdzają się na jesień, ale myślę, że również na zimę. Kolejna rzecz, którą kupiłam jakiś czas temu, to jest długi sweter. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że ten sweter idealnie komponuje mi się właśnie z tym kompletem, co nie było zamierzone i dopiero okazało się w momencie, kiedy sweter do mnie przyszedł. Kiedy razem go połączyłam właśnie z tym kompletem, okazało się, że kolorystycznie pasuje idealnie. Jest to taki oto długi sweter z kapturem, nie ma żadnych kieszeni. To, co jest w nim fajne, to również to, że mamy tutaj łączenia różnych faktur. Zobaczcie, mamy na przykład taką musztardową warkocze, tutaj mamy czarny, gładki, ten brąz, który też ma tutaj bardzo fajne takie warkocze. Sweter nie jest zapinany, nie jest ściągany, nie ma żadnych guzików. Jest po prostu luźny, długi, wygodny, ciepły. I ja jego kupiłam kupiłam ten sweter w sklepie ifrico.pl. Niestety okazało się, że tam również ten sweter momentalnie się wyprzedał, ale potem jak przeglądałam ofertę w sklepie Fasardi, okazało się, że tam ten sweter też jest dostępny. Pamiętajcie, linki będziecie mieć w opisie. My, oh my. My, oh my. A kiss and so I did. This time.
jeszcze jeden sweter, który zamówiłam w sklepie ifrico.pl, wygląda w ten sposób. Troszkę przypomina płaszcz, troszkę marynarkę, być może ze względu właśnie tutaj na to wykończenie. Też jest długi, w takim odcieniu powiedziałabym karmelowo, cappuccino. Tutaj w kamerze ten kolor jest nieco inny, ale bardzo spodobało mi się właśnie to wykończenie. Tutaj wokół całego swetra plus na samym końcu, zobaczcie, takie niby frędzelki w połączeniu bieli, brązu, różu i koloru niebieskiego. Dodatkowo ten sweter też posiada kieszenie. Rękawy wykończone ściągaczem, ciepłe, wygodne, w dobrej cenie i chyba niestety jest już niedostępne w sklepie ifrico.pl. Ale zauważyłam, że w tym sklepie jest dużo naprawdę bardzo fajnych swetrów. Niestety wydaje mi się, że one są w niewielkiej ilości, dlatego też tak szybko się wyprzedają. Ale oczywiście marka, sklep uzupełnia asortyment, więc warto tam wchodzić, warto sobie sprawdzać. Być może ten sweter, któryś z tych swetrów, który Wam się spodobał, znajdziecie właśnie z powrotem w ofercie. Więc polecam Wam sprawdzać, bo są naprawdę w dobrej cenie, fajnej jakości i wyglądają super. Swetry na jesień to jest w ogóle must have. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w mojej szafie, w mojej garderobie nie było jakiegokolwiek swetra. Zresztą widzicie sami. Dziś mam na sobie sweterek, który kupiłam w zeszłym roku w Zarze i fantastycznie mi się go nosi. My, oh my, a kiss and so I did. Pokazać Wam płaszcz, a w sumie to dwa płaszcze. Pierwszy z nich wygląda tak. Ta-da! Długi, karmelowy, wełniany, przepiękny, klasyczny, dopasowany w talii. Sięga mi mniej więcej do połowy łydki i pochodzi ze sklepu Holistic. Holistic to jest marka tworzona przez trzy dziewczyny, marka polska, nasza polska marka, więc idealnie, marka, która korzysta z dobrej jakości materiałów i tworzy przepiękne rzeczy. Na stronie marki Holistic znajdziecie nie tylko płaszcze, ale również marynarki, no i jeszcze wiele innych ciekawych propozycji w różnych kolorach, z różnych materiałów. Dziewczyny tworzą to wszystko we własnych szwalniach, naprawdę warto się zapoznać ze stroną i z ofertą, którą posiada sklep marki Holistic, a ja zdecydowałam się właśnie na taki długi karmelowy płaszcz. I powiem Wam, że przez bardzo długi czas szukałam takiego właśnie klasyka. W ostatnim czasie też miałam wrażenie, że pojawiają się w sklepach same takie oversize'owe, szerokie płaszcze. Zresztą pisałam Wam o tym nawet ostatnio na moim Instagramie. Przez to też zniechęcałam mnie to do zakupu jakiegokolwiek płaszcza. Wiecie, ja jestem osobą drobną, mimo tego, że mam 1,72 cm wzrostu, to jestem dosyć szczuplutka i takie oversize'owe płaszcze, workowe, wyglądają na mnie po prostu źle. Szukałam odpowiedniego płaszcza, no i słuchajcie, znalazłam. Znalazłam płaszcz właśnie w sklepie marki Holistic, w którym się po prostu zakochałam. Jest on niesamowicie pięknie wykonany. Widać, że jest tutaj dbałość o każdy szczegół. Nie odstają żadne niteczki, wszystko jest dopracowane, podszewka. W ogóle jakość, słuchajcie, jest niesamowita. Mamy tutaj ponad 50% wełny.
Podszewka wykonana z wiskozy w 100%. Wszystko ładnie, naprawdę ładnie dopracowane. Nawet słuchajcie, taki szczegół, jak zobaczcie, tutaj ten wieszaczek. Ja co prawda z tego nie korzystam, ale zwraca się uwagę na takie szczegóły, który jest wykonany właśnie z takiego złotego łańcuszka. O, zobaczcie, będzie to lepiej widać tutaj. Płaszcz leży na mnie idealnie. Ja mam rozmiar S i od razu wiedziałam, że chcę taki rozmiar. Leży dobrze tutaj w ramionach. Nie ma za długich rękawów. One kończą się w tym momencie, w którym powinny się kończyć. Płaszcz idealnie wszystko tutaj przylega i jest, słuchajcie, cieplutki. Jest cieplutki, nie mechaci się, nic się z nim nie dzieje. Nawet jak dotkniecie, to powiem wam, że ten materiał jest wyjątkowo przyjemny. Zaraz pokażę wam drugi płaszcz, który też jest wełniany, ale w ogóle jakość w porównaniu, jak sobie dotkniecie, to jest zupełnie co innego. Pokazywałam nawet ostatnio mojej mamie właśnie ten płaszcz i jeszcze jeden płaszcz i nawet ona stwierdziła, że no jest różnica. Powiem wam, że często zwracamy uwagę na to, żeby nasze rzeczy były dobrej jakości, ale patrząc na skład, gdzie mamy napisane na przykład, nie wiem, 80% wełny, a w innym mamy 50% wełny, to sobie pomyślicie, o dobra, tu gdzie mamy 80% wełny, to oczywiście będzie to lepsza jakość. A okazuje się, że wcale tak nie jest i zobaczycie to dopiero w momencie, kiedy porównacie sobie dwie takie rzeczy, dotkniecie, zobaczycie jak się je nosi, jak one grzeją. Tak naprawdę nie do końca zawsze składy tych materiałów, składy naszych ubrań, gdzie mamy podane jaka tam jest ilość procentowa tego materiału, nie są sobie równe. I w przypadku tych dwóch płaszczy, właśnie tego płaszcza z Holistic, widać tę różnicę w porównaniu do płaszcza z Zary, który właśnie zaraz wam też pokażę. Ja jestem zachwycona. Od razu wam powiem, że jestem zachwycona. To jest naprawdę coś pięknego, wspaniała inwestycja. Klasyk, który będzie w mojej szafie na pewno przez lata. No zobaczymy, jak się będzie nosił przez cały ten okres jesieni i zimy. Jak na razie jestem z niego bardzo zadowolona. No i oczywiście na moim Instagramie będą pojawiały się różne propozycje stylizacji właśnie z tym płaszczem, czy z tym drugim, który za chwilę zobaczycie. Ale słuchajcie, dobra wiadomość jest też taka, że dziewczyny z Holistic dały mi dla was rabat, bardzo fajny rabat. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie, plus ten kod rabatowy, który możecie wykorzystać na zakupy właśnie w sklepie marki Holistic. Dodatkowo powiem wam, że ja też, jak przyszedł do mnie płaszcz, byłam zaskoczona, bo w opakowaniu, w kartonie, kiedy otwierałam ten płaszcz i pokazywałam wam ten open box na moim Instagramie, okazało się, że ja dostałam taki rabat na kolejne zakupy, więc było mi naprawdę niesamowicie miło, a ja wam gorąco polecam, zobaczcie sobie ofertę w sklepie Holistic, z tego płaszcza jestem niesamowicie zadowolona i będę wam go gorąco polecać, jeśli właśnie czegoś takiego szukacie, takiego karmelowego, długiego płaszcza, troszkę w takim stylu szlafrokowym, myślę, że to będzie coś dla was. Właśnie, drugi płaszcz, który wam pokażę, to jest ten płaszcz z Zary w granatowym odcieniu. Tutaj może wam się wydawać w kamerze, że on jest czarny, ale płaszcz jest granatowy, dwurzędowy, jest zdecydowanie krótszy od tego, który wcześniej wam pokazałam, co zresztą widzicie na przebitkach. Płaszcz wykończony przepięknymi złotymi guzikami. Guziki właśnie tutaj w tych dwóch rzędach, ale mamy też guziki na wykończeniu rękawów. I powiem wam, że ten płaszcz bardzo mi się spodobał, jak zobaczyłam go na manekinie w Zarze. Był też w wersji czarnej, tylko w wersji czarnej nie ma tutaj takiej, o, małej kieszonki. Wy tego teraz nie będziecie widzieć, bo on jest po prostu za ciemny, ale tutaj jest taka na górze mała kieszonka.
I tamten jest bardzo podobny, odrobinę, no powiedziałabym może tak z 5 cm dłuższy, wykonany z tego samego materiału. Zara w tym roku w swojej kolekcji wprowadziła taką ofertę Montego Premium Quality Fabrics, czyli lepszej jakości materiały. Ja mam ten płaszcz w rozmiarze S i on jest, już Wam powiem, wykonany. Ile mamy tutaj wełny? Czekajcie, sprawdzę sobie. Mamy tutaj. No gdzie to jest? Och, słuchajcie, nie będę tego widziała. Pojawia mi się tylko tutaj procent. Niestety mam przy tym bardzo, tak widzę, mocno zszyte. No w każdym razie musicie sobie sprawdzić na stronie internetowej. Tam jest podany oczywiście skład procentowy, jeśli chodzi o ten płaszcz. W środku też jest podszewka. Podszewka czarna. I już Wam mogę dzisiaj powiedzieć, że strasznie obłazi. Strasznie, słuchajcie, ten płaszcz obłazi. Nie spodziewałam się tego. Wiedziałam, że oczywiście wełna ma to do siebie, że przyciąga te wszystkie takie, jak to mówi mój Max, nippoli, takie niteczki i nie tylko. I oczywiście na ciemnym materiale też wszystko będzie widać, ale powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie aż tak zbierać wszystko i no niestety szczotka, a w sumie to taka, wiecie, taśma, to jest obowiązek, jeśli chodzi o ten płaszcz. Trzeba ją nosić wszędzie ze sobą, do torebki, w domu, mieć ją po prostu pod ręką. Mimo tego, to tutaj też są dwie kieszonki, mimo tego, słuchajcie, płaszcz jest przepiękny. Cieszę się, że go kupiłam. Jest odrobinę niekomfortowy w noszeniu właśnie przez to obłażenie, ale no właśnie, to co chciałam Wam powiedzieć, jakość, i tu mamy wełna, ale jak się dotknie te dwa materiały i porówna ze sobą, to słuchajcie, nie ma porównania, przysięgam, to jaki jest milusieńki płaszcz od Holistic, a to jaka jest szorstka ta wełna od Zary, jednak mimo wszystko jest różnica. Ten płaszcz z Zary też jest ciepły. Też mi idealnie tutaj, słuchajcie, wszędzie leży i też jest dopasowany, czyli taki jak chciałam, ale właśnie jest krótszy. Zależało mi na tym, żeby w mojej szafie było coś dłuższego. Kiedy na przykład założę sobie sukienkę albo spódnicę i ładnie to wszystko się ze sobą komponowało i żeby miała też taki płaszcz, który będę mogła założyć na przykład do jeansów, do spodni, na bardziej sportowo. Ten z Zary jest idealny. Nie chciałam czarnego też ze względu na to, że w mojej szafie już posiadam czarny płaszcz z Zary, który ma już, słuchajcie, może nawet z 10 lat, więc bardzo dobrej jakości. Wtedy pamiętam, jak go kupowałam, wydałam na niego kupę kasy, chyba coś około 800 zł, ale to jednak była inwestycja i cały czas ten płaszcz bardzo dobrze mi służy. Mam nadzieję, że też tak będzie w przypadku tego granatowego. Na pewno będzie tak w przypadku tego karmelowego z Holistic. No i myślę, że to będzie tyle. W dzisiejszym filmie zrobiłam też dla Was trochę takich przebitek, gdzie zobaczycie różne stylizacje z tymi rzeczami, które Wam dzisiaj pokazałam, ale na pewno za jakiś czas na moim kanale też będzie tutaj filmik 5 dni, 5 stylizacji, różne pomysły, mam takie właśnie pomysły w głowie. Oczywiście najszybciej rzeczy, które kupiłam, które kupuję, znajdziecie na moim Instagramie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia mnie właśnie tam, bo tam najszybciej publikuję, najszybciej pokazuję. Mam nadzieję, że swetry, które Wam pokazałam, czy też ten musztardowy komplet, który też Wam dzisiaj tutaj pokazałam, pojawią się znowu w ofercie sklepów. Powiem Wam też, że ostatnio odkryłam wiele ciekawych sklepów internetowych. Ja do końca nie jestem osobą, która uwielbia kupować rzeczy w sklepach internetowych, bo jednak wolę, kiedy pójdę sobie do sklepu, wiecie, dotknę, przymierzę, zobaczę, jak na mnie wygląda, zobaczę, jaka jest jakość tego materiału, przyjrzę się dokładnie, zobaczę, jaki jest kolor. No ale dzisiejsze czasy i to, co się dzieje ostatnio, jednak skłaniają mnie do tego, żeby sprawdzać oferty internetowe. Takie rzeczy jak płaszcze,
Okej, buty, no może nie do końca, swetry, komplety, bluzeczki, sukienki, jak najbardziej tak. W następnym holu, w przyszłym miesiącu, pokażę Wam kolejne perełki. Tym razem mam nadzieję, że będą one dostępne w sklepach. Postaram się tak to zrobić, żeby jednak w takim terminie zrobić dla Was ten hol, żeby jednak te rzeczy były dla Was dostępne. Mam nadzieję, że coś Was zainteresowało, coś Was zaintrygowało. Dajcie koniecznie znać w komentarzach i jestem bardzo ciekawa, co myślicie przede wszystkim na temat tych płaszczy, które sobie kupiłam i które się u mnie pojawiły. Dajcie może znać w komentarzach, co wy sobie kupiłyście w ostatnim czasie, jeśli chodzi o jesień. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa! When I think about yesterday, my oh my, my oh my.